Korona Himalajów była jej marzeniem. W lutym 92 roku Wanda zaprosiła mnie na wyprawę na trzeci szczyt świata Kanchenjunga, 8586 metrów. Wyprawa była międzynarodowa. Była czwórka meksykańska, Wanda i ja. Carlos zawołał przez radio telefon, że jest bardzo zmęczony i mówi, że Wandy nie ma. Nie chciałam właściwie nikogo ani prosić o pomoc, ani sugerować, że ja tej pomocy potrzebuję. Uważałam, że jeżeli tu jestem, to powinnam dać sobie radę sama.